Okej. Nie mam jeszcze nowego intra, ani nie mam jeszcze tej ładnej muzyki od szanownego widza. Cyberpunk kosztował mi 200 zł, no bez złotówki. Na Steamie pobrało się 64 GB, gra zajmuje... Ktoś gra ze znajomych nawet w to. Nie sądziłem, że ktoś będzie chciał w to grać. Okej, zajmuje, już mówię. Aha, bo reszta gra na tym GOG-u pewnie, bo tam dostali za darmo. 68, to jest spoko rozmiar. No zobaczymy, co się podzieje. Jesteśmy pewnie po 10 patchach już. Powinno być ok. No, jak zapewne wiecie, ja jestem średnim fanem CDP-u. O, już pierś... nie chcę. Co to za bzdura w ogóle? Cyfrowe gadżety. Aha. Launcher jest. Tylko czy to jest poczciwy launcher, który pozwoli mi na przykład skonfigurować grę? Nie, to jest launcher Bitcoin minerowy. To jest, o jest, oficjalny sklep, da. No tak sobie bym powiedział. Natomiast pytanie, dużo pytań odnośnie tego, kim będę grał. Ten wygląd zewnętrzny nic nie daje, to będzie mój pierwszy zawód, podejrzewam. Moment, jak teraz... Tam coś się dzieje, gdzieś nic ważnego, tam teraz nie leci żadne intro. Muszę dać OK, żeby mi zeskanowali komputer. Wszystko jest fikcyjne jakby co, okej? Okay? Żeby się nie pomylić. Że to i do 17 na czas, żeby oddać. Do 17 niecałej. 72 FPS-y. Zostaniemy już tych... Dzień dobry, Night City. No i miał głos jak Archon, ale to może ten. Dawno go nie słyszałem. Nie? Pobrałem sterowniki, z myślą przyszło zawartość, że najlepsze... A, nie chcesz, dużo osób w to gra. Zobaczymy. Gram po polsku, dobra? Głośniki referencyjne. Gram na słuchawkach, nie będzie mieć problemu z tym? Mam nadzieję, że to nic nie zepsuje. Napisy kinowe nad postaciami, rozmiar tekstu będą grać spoko. Sterowanie. Nie wiem skąd ma te dane. Czułość poziomu. Lubię jak czułość w pionie i w poziomie jest taka sama, więc. Tykniemy. Jest odwrócone na pierwszym miejscu. Nie, odwróć w pionie. Trzeciej osoby mysz. A jest kontroler. Dobra, jest dużo opcji tego, więc to jest dobre. Okej, osobny dla kontrolera, osobny dla myszki, wszystko fajnie. Rozgrywka. Pomoc przy celowaniu. Nie jest wytłumaczone, co ona oznacza. Tak, wyłączymy pomoc przy celowaniu. Są dodatkowe ruchy kamery. Cóż, zobaczymy, co to znaczy. Kołysanie broni. Przypisane do kamery, przypisane do broni, zobaczymy. Żeby nie było muzyki copyrightowej, mam to gdzieś. Gęstość tłumu duża. To, i teraz jesteśmy w rozgrywce jest wydajność. Tryb mało wydajnego dysku. To podejrzewam jest dysk, który jest dyskiem HDD. A więc my mamy dysk SSD, powinien być ok. Kamera pojazdu. Jest kilka ustawień, miło. Cenzuruj nagość. Uruchom telemetrię. Czy możemy sobie zobaczyć według CDP-u. Grafika, ray tracing, to będzie ciekawe. Odbicia, cienie pochodzące od słońca wykorzystujące ray tracing, to będzie strasznie śmieszne. Niewiarygodna, niech się styguje. To są cheaty, więc to wyłączymy. I nie wiem, co to jest tak naprawdę. Jest opis na górze. Że wewnętrzna rozdzielczość renderowania będzie się zmieniać dynamicznie. Wewnętrzna, dobra, to nie chcemy tego zupełnie. Cienie kontaktowe, rozmycie w ruchu. Zostawimy, a potem będziemy wyłączać. Jest ustawienia pola. Żeby wyłączyć cienie kaskadowe. Zobaczymy, jak będzie chodziło, tak? Prognozujemy, że będzie 20 FPS-ów.
No właśnie, to jest ważne. Pełny ekran. Jest za stosy, o dziwa, opcja. I jest, proszę, od razu wskoczyło 240 klatek. Mi to wystarcza. Więc mogę sobie dużo trybów... O, proszę, jest. I to mi się podoba. To jest bardzo fajne, że jest synchronizacja na konkretną liczbę klatek. To jest spoko. 36, super. To jest duży plus. Szanuję. I uwaga, włączamy synchronizację na 134. Jest na 134, jest świetnie. W menu. Język, no wszystko po polsku, nie? To interfejs. To zobaczymy w trakcie przypisania guzików. W trakcie... Tyle. Wybierz poziom trudności. Można zmienić w trakcie? Ktoś wie, czy można zmieniać w trakcie? Wyzwanie, odpowiedni dobór atutów, przemyślenie, rozwijanie postaci, sprytne korzystanie z mechanik. Można w trakcie. No, to najwyżej włączymy. Zobaczymy, czy jest ten. Podejrzewam, że gram tym, co każdy. Punk to jest, to powinien, policja od razu powinna aresztować. Korpo to... Rzuciliśmy pracę w korpo, więc weźmiemy, że przyjeżdżamy do miasta. Ci co z tych, nie z Wadowic, tylko z Bieszczad. No i teraz największe rozczarowanie pierwsze, bo z tego co rozumiem, to wszystko jest wizualne, tak? Więc... ton głosu męski, kobiet... Jestem V. Więc nawet jak weźmiemy brzydką osobę, to nikt nie będzie wzywał policji, tak? Strasznie podobni są swoją drogą. To nie jest w miarę spoko. Oczy. Nie wiem, czy coś się zmienia, a to jest jakiś rozstaw pewnie. Fryzura, kolor oczu? To jest kolor. W tej grze na twarzy musi mieć ostatnią ławkę, zaraz. Tak, symulator Rożala, kolor brwi. Nos. Nos taki, może będziemy mieć więcej pieniędzy. Szczęka. No i to jest... Nie jest to jakiś super editor z tego co widzę. Bo to jest jakieś, pewnie jakieś opcje zaawansowane są później. Piercingi, zęby. Pokaż zęby, zobaczcie jaki edytor. Zamknął zęby, kiedy chcesz edytować. Makijaż oczy, kolor makijażu, makijaż usta, makijaż policzki, makijaż niedoskonałości. Co to jest to jest jako makijaż? To tam jakieś wszczepy mam. O Jezu, sutki, włącz, wyłącz. Tatuaż na ciele, genitalia. Tak jest, nawet mały jest za duży. Włosy łonowe. To coś zmieni? Kolor. Tutaj rudy, dobra. Jeszcze są tak, budowa, czy można być grubasa normalnego? Budowa daje... Aha, zaraz, dobra, to są już parametry, to już jest ten, to są już elementy RPG. Okej, okay, to jest teraz coś, do tej pory nie ma parametru, który odpowiada za ten, prawda? Dobrze rozumiem? Nie ma parametru, który odpowiada za najzwyczajniej w świecie, jak to się nazywało, wygląd, tak? Że jak jest brzydki człowiek, to ma 0, ładny człowiek ma 10 i to wpływa na nasze życie, tak? I nie można być grubasem. I to jest, i to właśnie ten, to CDP się doigra. Że jest szkalowanie grubych ludzi. Budowa ciała. 5 punktów zdrowia za każdy poziom.
wytrzymałość. Czyli to są takie zmiany. Powiem szczerze, w GTA San Andreas jest już lepiej. Tam jak CJ był gruby, to nie mógł przejść przez ten. Ale zobaczmy. A tak to są widzę te zmiany z gatunku. Dostajesz 1,5% bronią białą. Zmniejsza kary z CKM-em o 6%. Zwiększa czas trwania pochwycenia o 5 sekund. Inteligencja, cyberdek, pasywne uniki. To jest to, co ma sens. Z mojej o procent na każdy poziom. Trafienie krytyczne, szybkość poruszania się, zdolności techniczne, pancerz, otwieranie zamków. Umożliwia otwieranie zamków, to jest ogólnie spoko. Opanowanie. Czyli pójdziemy w opanowanie i refleks, z tego co widzę. Tak. Bo inteligencja co daje? Ewentualnie inteligencję. Zobaczymy, panel biomonitora. Czy to będzie bulldozer? Nie wiem, mam tylko 2 godziny w tę grę, okej? Okay? Nomada. Wędrówki, tuszowanie, buszowanie. Nie wiem, czy czat nie damy trochę niżej. Albo w ogóle tu. Czy ten, można edytować genitalia? No można, ale... Fajne, to szanuję, w sensie... Powstało dla memów, tak? Żebyś potem zrobił mema i wkleił tam Sebo, żebyś Seba się pośmiał i Seba się będzie śmiał, tak? Dzięki temu Seba usłyszy o grze i w nią zagra. Tak, to jest właśnie do tego, żeby ściągnąć do gry Sebę, który powie, że ten... Patrz tam, Mati, zagramy gościem z dużym wackiem i tyle. No, ale to nie zmienia gameplayu. Więc fajnie, ale... Mówię, żeby to było tak, że się potykasz do tego wacka, tak? Albo jest tak mały, że nie możesz sikać, bo coś takiego, że się obsikujesz. Nie wiem, jak to jest do końca. Coś w tym stylu. Albo tak, że musisz go zakładać na bark i masz inną animację chodzenia. To by było spoko. Dobra, gra się wyrywa szybko na SSD-ku. Dam wam głośniej, tam coś jest tak cichutko. Ładny brud na szybie. Naszywka, okej, okay, musimy to zrobić. Piekarzy. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Okej, okay, 50 FPS-ów. Jest całkiem spoko. Ja to zainstaluję na małym laptopie jeszcze, żeby zobaczyć. Pierwszy raz w Night City. Zapoznaj z moją grą. Jesteś doświadczony, możesz urządzić podpowiedzi. Czyli teraz tak, musimy pogadać z Wesemirem. I zaraz nas zaatakują psy. Widocznie się pomyliłem, okej? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. To nie jest nomad? Czy nomada jako ten? Ten obiekt na górze. Nie rzucać się na ten obiekt na dół, tak z ciekawości. No śmieszne. Ale... Że jest tearing? Kurczę, nie macie tearing. Jakby co, u mnie nie ma tearingu. To jest cały czas dziwny atrybut związany z kartą, której używam. Przepraszam. Nie mam całego dnia, wiesz? To jest bez sensu. W sensie ten tearing, którego doświadczacie... nie wiem, jak do tego doszło. Bo ja duplikuję ten ekran na to, co wy widzicie. Mamy oficjalnie synchronizację pionową i... teraz tak, którym się używa? Lewy? F? Prawy? Ty, moment. Rozmawiam z mechaniką. Rozmawia... A, czy możemy płynnie wejść z rozmowy w ten sposób. W sumie spoko. To nie wiem, czy o tym mówił. To jest ciekawe, że możemy od razu zacząć z wejściem dialogowym. To daje duże możliwości, to mi się podoba. Tak, to nie jest tak, że najpierw wchodzimy w tryb rozmowy, tylko podchodzimy do iłopa z tekstem. Jestem mechanikiem, więc...
Dobra, odsuń się. Co? Co miał w szyi? Tracheotomię? Teraz tak, nie rozumiem niestety. Rozumiem, że to wynika z mojej umiejętności. Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Kompresor. To jest cały czas spalinowy? Ej, niestety nie możemy być mili, tak? To jest symulator buca od samego początku. Szkoda, ale nie chcę z nim gadać. Dobra. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Że paliwo jest jakieś inne. City dojedzie. Potem się będę martwić. Ale to jest. Jako, że rozkręciłem kilka pojazdów, które się potem nie udało mi skręcić. To, że odpala, to niczym nie świadczy. No, może ten, coś jest z rozruchem. Nie podoba mi się takie upraszczanie, ale dobra, mamy tak. Używasz mojej cierpliwości. Dobra. Szukam tego Karola. Rozumiem, że to jest ten Karol. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? No to tyle. Rozumiem, że to jest następna rzecz i jedziemy stąd. Musimy podpiąć radiostację. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobre. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Jestem z Polski. Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Mój błąd, ale nie planowałem tu postoju. Sprzęgło nawaliło. Tak. Zawsze coś nawala. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Nie grałem w Wiedźmina, nic nie wiem. Niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. Ale ja już wjeżdżam, tak? To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda. Nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. W dupie powinno być. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Dobra, spadamy. Słyszałem, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy kurde, bardzo. Kurde, widzę, że to jest ten motyw, że mówisz, wybierasz inną kwestię, postać mówi coś innego. Dobra, widzę, że musimy to zrobić. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Okej. Na wsadzie się kieruję, i co? 50 FPS-ów. I to jest ładne, tak? Chyba nawet jest model jazdy. Model jazdy jest spoko, w sensie, wstępnie. Lepszy niż gra w Ubisoftu. Postać robi, jak to się ładnie nazywa.
przeciwskręt przy skręcie. Więc bardzo ładnie kontrujesz na tych. O, sorry. Zagapiłem się. Nie wiem, czy są jakieś uszkodzenia, ale chyba się coś odgięło. Zmienię V się. Ciekawe, że się zmienić widok. Nie, no jest spoko, tak. Że dźwięk pyrka. To jest coś, kolejna rzecz. Mogę go zaraz restartować. Bardzo pyrka. Że pustynia jest pusta. Możemy sobie tak. Co bym posprawdzał? Podoba mi się to. Podoba mi się, że jest przestrzeń. Zawsze lubię, jak jest przestrzeń w grach. Jest mapa jak u Google'a, że można leć z góry i pochylę. I legenda jest tylko z góry. Okej. Okay. Wiem, że tam mam ich jedzenie, tylko się sprawdzam. 130 przy 130. Model jest spoko. Te jazdy, podoba mi się. Muszę przyznać. Na padzie można by jeszcze przetestować, co z nim można zrobić. Co za pas startowy to jest. Tak, przednie koła napęd. Silnik dziwnie pracuje, ale to wiadomo, detale. Natomiast kogoś do modelu wzięli sensownego, to jest bardzo przyjemne. Podoba mi się, jak ładnie centruje samochód. W sensie, bo to nie jest ani tak głupie jak u Ubisoftu. Zboczenie? Nie, przekroczenie. Sprawa kradzież zbudowań cywilów. Okej. Co ja potrąciłem go już? Coś wjechałem w kurę, bo nie zwróciłem uwagi nawet. Sprawdźmy. Zrozumiałem. Nie, dobra, to się nie rozwali. Okej, jest to uszkodzenie, więc jest tak lepiej niż w niektórych grach. Są kule po dziurach? Kopnięcie. I tu jest ray tracing, tak? Tak, to nie są screen spacey, to jest ray tracing. Podejrzewam, zobaczmy jak gra, skoro po to tu jesteśmy, tak? Jak weźmiemy grafikę. Mam nadzieję, że gra pozwala w locie wywalić wszystko, co chcemy. I to jest bez tego DLC-u cygańskiego oczywiście, bo gram w niskiej rozdzielczości. Jak wyłączymy kompletnie ray tracing, powinien być bardzo duży skok wydajności. Zobaczmy, czy gra to ogarnie. I dochodzimy do 100 tych, tak? I to jest niezauważalne oczywiście. W świecie neonów będzie trochę bardziej zauważalne. Tutaj, czy ta butelka się odbija tak, czy inaczej. Okej, okay, no jest to trochę zauważalne. Ale nie warte chyba aż tak dużych tych poświęceń. Niemniej wróćmy do tego. To jest w ogóle niewiarygodna jakość. Jestem ciekaw, jak ona się skaluje w zależności od tego, co stanie. To jest niebieskie niebo. Ciekawe. Czy krzaki są śmiertelne? Zobaczmy, jak działa teraz wspinaczka. Automatycznie. Tak, ja gram na kosmicznym setupie. To powinno tutaj chodzić dużo lepiej tak naprawdę. Da się skakać. To Cyberpunk, tak, kupiłem. Halo. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willy McCoy, dobrze cię słyszeć. V, chciałbym móc powiedzieć to samo. Zaraz,
teraz? To było... Q i E. Teraz tak, nie wiem co oznacza oznaczenie po lewej, bo to jest ogólnie McCoy. I potem kwestia to tak jest żółta kwestia, pewnie jest, nie lubię takich rzeczy w grach, tak szczerze mówiąc. Gdzie one mi tłumaczą, co jest czym. To nie wynika naturalnie z dialogu, tylko że tutaj jest po prostu press serduszko, ten, czego kochasz, a jak jest narysowana parówka, tego nie lubisz. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do Backerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. No, tam widzimy, to posuwa fabułę do przodu. To było Wiedźminie. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Że dobre jest z tym, że pokazuje. To nie jest nic złego. To jest bardziej moja subiektywna ta... Nie daj się zabić. I nie dzwoń. Preferencja. Wyprostuj się tam było? Czy wypnij się? Dobra, nieważne. Schodzenie w grach. Okej, okay. Tam schodzenie jest ten. Sprawdźmy już. Znaczy Game Awards jest już dziś, no jest. A, Jerat mówi, że kółki myszki się wybiera opcję drogi. Dzięki, nie wiedziałem tego. Ciekawe, czy będziemy zrobić nóżki. Jak ona tam się nazywała? Majora Kusanagi. Sam Major Kusanagi, że się będzie skakało z 200-metrowego budynku. I nic się nam nie stanie, bo to każdy może skoczyć teraz nawet z 200-metrowego budynku. Teraz pewnie gra zacznie. Jest zmiana kamery, dobra. Teraz tak, zobaczmy, tam kogoś wkurzyliśmy, by nas strzelali. Ciekawe, czy jeszcze pamiętają, czy już nie? Nie wiem, jakieś serduszko nad głową, czy czaszeczkę. Że nóżki majora Suchodolskiego, tak. Żeby pojechać w góry. No, domyślam, że tam nic nie będzie, nie? To nie jest ten. Tak mi się podoba, że zrobili tą okolicę miasta. W sensie obrzeża, o. Tak chyba to można nazwać oficjalnie. Dzisiaj trzymałem i jedę dalej, tak, przepraszam. Tam było już odbicie. Tutaj jest tak, jedziemy do kolejnego punktu, ten. Są przepisy czasami, żeby nie parkować tak właśnie w ten sposób, bo że się ten spaliny dmuchają w dom, ale no
Zobaczmy, co to ma za napęd, na litość boską. Okej, nie ma wylotu. Chodzi jak silnik spalinowy. Jezu. Wiem, czemu nie zrobili TPP już. A, trudno, no. Ręce są straszne. Ma wylot, spójrz na przednią maskę. Przednia maska, w sensie tylna maska jest też? Że ma wylot, nie? Dobra, nie, no tak. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. A, wadowicy. Powiedz, że to mnie szukasz. A, może mi to suchar zrobić. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, Jezu, to dałem C. Co się stało? Dałem C i coś się zbugowało. Przewijanko dałem. Człowiek z zasadami, co? Co jest przewin? Chciałem kucnąć. Mogą zabrać. Nie można wszystko, kucać w trakcie rozmowy. A można skakać? Bo się chciałem sprawdzić, jak sobie grać z takimi... Dobra. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Odbicia. Towar. Już moment, sprawdzam, czy się odbijam. W tym się odbija to. Nvidia będzie zadowolona. Akurat to jest spoko. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak. I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie. To jest do craftingu, nie? Czy granicę, nie? Jak się podał głos Kamila? Tutaj nie pił ewidentnie. Widać, że jednak profesjonalista. Pije tylko na wywiady, na których mu nie zależy. Nowa drzazga. Chroń domu, okej. Nie, bardzo spoko na razie. Jest dużo lepsze od Wiedźmina. Nie atakują cię bezsensowne psy, których nie możesz rozwalić na przykład. Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. No co? I gdzie dobrze zaparkowałem, że jednak łatwo mu teraz do bagażnika wrzucić? Ciężkie. To co, jedziemy? Zobaczmy, co się jeszcze odbija, skoro jest ray tracing. A! Widzicie to? To jest zajebiste. To jest super, to mi się podoba. Patrzysz sobie ten w szyby samochodu, a tam widzisz odbicie. A? Zazwyczaj to jest skyboard, jakieś gówno. Tam się odbija, prawda, budynek Sejmu, tak? Widzimy też granice rysowania, bo są jakieś błędy tutaj. Coś takiego, ale to jest spoko. Czemu nie widzę siebie? A właśnie. No właśnie, to są też ważne kwestie, które tutaj poruszacie. Ale to jest fajne, dobra. Automaty arcade, ale nie można w nich grać. No tak, da się to wybaczyć. To pewnie będzie się można dało grać w multiku za 2 lata.
tego, ten model jazdy, czyli sprawdzić... dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Mapa się deskaluje na... Słuchaj, no. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Czekaj, jest prawostronny ruch, kierownica w normalnej stronie. Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? No, może trochę. Chcę zobaczyć, czy się odbija w tym szybach. Odbija się, widzicie to? To jest spoko. To jest bardzo słodkie. To mi się podoba, kurde. Gdzieś tam czatu, co się dzieje? Częstotliwość w próbkowaniach, w ustawieniach. Już co tam, że pyrka, tak, u mnie też pyrka w życiu, tak. Dźwięk. Częstotliwość próbkowania tu się zmienia? Pyrka dźwięk, czy częstotliwość próbkowania w ustawieniach karty dźwiękowej. No zazwyczaj do tego pyrka, ale to pyrka tylko w tej grze, tak? Więc nie będę zmieniał całych ustawień, przez co mi się potem porypie 90% programów dla jednej gry. No pyrka niestety, no. Dokładnie, czasami się, tak, zawsze się trochę pyrka. Potem to ogarniemy. I nad główkami mają, że co? Pewnie to z ich level się wyświetla. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Dobra. Ja będę mówić. Jak tak, to jakby pyrka jakby zginął na żag. Zaraz to ogarniemy. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Urwany stat z teatru lalek. Weź dokumenty, daj pas. Uspokój się, mówimy do niej. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, wiem. Tak z psem. Nie wjeżdżaj do dzielnic na początku. Daj papiery przewozowe, będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Czarny papier. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy. Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A... Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Czy mam HDR? Nie mam. Chingala madre. Co teraz? Taka jest prosta. Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? Kred chip. Mam. Zapomniałem. Najgorsze jest to, jak życie wyprzedza technologię. Dzisiaj taki żaden bank by nie dopuścił czegoś takiego, ale zobaczmy. Jasne, zapomniałem. Chyba, że to jest jakieś... Ty! No, a dobra. To jest jakaś pozostałość tego. Blockchainowych, bitcoin, coś tam. Na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. No, przyzwoity ludzik. Zgłoś się do pomieszczenia straży celnej. Ręce za głowę i na ziemię! Nie będę powtarzał! Nic nie zrobiłem! Zostawcie go!
Nie dyskutuj ze mną! Na ziemię, już! Co to za Mondeo, w którym on jeździ? Zgłoś się do pomieszczenia. Masz broń? Odłóż ją tutaj. O, mam broń. A teraz do pokoju numer 2. Wygląda jak ten. A nieważne, jak kogoś przypomina w każdym razie, jak każdy. Pokój numer 2. Proszę siadać. Dokumenty. Oj. Poznam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną. Z żadną. Jeżdżę sam. Odważnie. I niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. No luz, nie będziemy tutaj pocisnąć. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Krzesło wstań. No, ej. Pieniążki poszły. A dokumenty? A dobra, rozumiem. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Odbija się! Miłego pobytu w Night City. Cień plus odbicie, tak? Dziękuję. Gnojkom wydaje się, że Night City to nie no, 100 razy lepszy niż Wiedźmin. Jezu. Młode to oto i naiwne. I co tam było? Pała się przesiadła, będzie teraz... Nie lubię takich akcji. Nie lubię, jak mi wsiada do samochodu gość. I, a buty wytrzepałeś w ogóle z piachu. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Tylko nie puszczaj muzyki, bo dostaniemy bana, okej? Że mam uraz do Wiedźmina. Jezu, Galicja, opowiedzieć ci moją historię w Wiedźminie, czy nie słyszałeś jej jeszcze? Albo nie słyszałaś? No to mów, co tam się stało? Nie wiem co, celnik się czepiał? On czepiał się. Celnik się czepiał. Skurwiel. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. ...29... Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Biejemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Ciekawe, ile razy tu umrzemy. Pojazdy walka, alt, aby wydobyć broń, a dwukrotnie, by schować broń, wziąć siedzenie. Ciekawe zasady. Jesteś pasażerem, wyciągniesz broń. Lewym się strzela. Strzał w głowę.
To jest akurat realistyczne, bo to jest cyberpunk, więc takie coś mam wbudowane pewnie w jakiś interfejs. Polak mówiący po hiszpańsku. Ładnie tutaj. Dałbym wszystko na bezsensowny i wysoki poziom jakiejś grafiki. Pendekos uparci są. To jest jak tekst z tej polskiej parodii Gwiezdnych Wojen. Jedi mocny jest. Uważaj na siebie! Kamil jakby co nie jest pijany, jakby też się bałem, że będzie cały czas zachlany, ale to jest... Albo wiatr wjechałeś w ten... Kurde... Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemu. Czekaj, oglądam... Zdarza się, Jezu, Kamil, jak ty się nazywasz? Karol, wyluzuj. Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż graniczna podała korporacyjnym cy... Co Jezu. To za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Lubię kłócać podczas dialogów. No co teraz? No ja nie wiem, pierwszy raz w to gram. Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. A, i uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... Jesteś w porządku. No, jesteś w porządku. No dobra, Karol, tak? Doceniam szczerość. Dzięki. No to... To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. A, to będzie ten chip tego z Żebrowskim. Otwórz ją. Ja mogę? To ty otwórz. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To jest jak skrzynia Apple albo skrzynia Microsoftu? Ktoś zna lore tutaj? No mamy. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Znasz się na... Legwan szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, sukinsynu. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. Fikser. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Ale zwierzątko nie chciałem mieć ciebie. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę... Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Szukać błędów. Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Ja... Nie mówiłem, że potrzebuję pomocy. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczoch!
O Jezu, to jest tak. Widziałem tą parówkę, żeby ją wyciągnąć i pogłaskać go nią. Wiesz co, Rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do pituna. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj... Gdybym mogli jakiegoś prawdziwego DJ-a wziąć. W amerykańskiej wersji jest jakiś... jakiś znany DJ? Dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami. Jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa. Że popka. Popka mogli absolutnie wziąć. Idealny byłby do tego. No, tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się i tak, ale się pomyślałem, że Niedźwiedzkiego mogli wziąć. Po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie ten jest miks jest słaby. Legend? Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Bez tej pokazówki byłoby lepiej. Oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Mam ten. Jak to załatwiłeś? Co to? Skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od T-Bag. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sam zobaczysz. No, okej. Okay. A, okej. Okay. Misja. Pewnie rozgrzewka nie zaszkodzi. No, zobaczmy. No, spróbujmy. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Dziękuję. Więc tak wygląda ten Oculus. Fajne zbieganie. Ładnie go merda na boki. Podoba mi się ten movement w bieganiu. Patrz. Jest bardzo fajne. Bieganie jest bardzo spoko. Tego nie było w wielu grach. Jest, dodali ruch, moment, bo tego, to jest bardzo mi się podoba bieganie, moment, tylko co tutaj zmienili? Lekkie przechodzenie na bok, to jest spoko. Że się, jestem duchem się nie, tak, jest problem z postacią, że ona się nie odbija nigdy, ale to już trudno. Moment jest spoko. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Przynajmniej aktor z teatru, ale jak pasuje do... Nauczymy się, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. A ja tu stoję. Militech nie. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trebów wychodzi im nieźle. Szeregowy, do pierwszego stanowiska. Raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Lexington. Żółta, złota broń z Bonda. Okej, okay. Zobaczmy teraz, czy można zrobić, żeby było jak w PUBG-u. Czyli, że jak przytrzymuję celowanko, to... to wiecie, gra zachowuje celowanie. Czułość pozioma, obrócanko.
Myślicie, że da się tak, czy nikt tego nie ten... To jest mały szczegół. Minimapa... O, można wyłączyć jak w książce. Tak, grafika jest na maksa. Niska jest rozdzielczość, bo gram na biedackim monitorze. W sterowaniu, że będzie. W przypisaniu klawiszy, nie? Bo byłem w sterowaniu i chyba tutaj martwa strefa. To jest przełącz celowanie, tak? Takie coś by było. Krzywa res... Spoko jest krzywa, tylko to z kontroly. Jest krzywa responsywności, to jest dobra rzecz. Wzięli kogoś, kto ogarnia. Zaawansowane są jeszcze. W sensie tutaj są gdzieś zaawansowane, ukryte. Czekaj, zaraz, gdzie są zaawansowane? Sorry, nie wiem, o czym mówicie. Jest ustawienie i kolekcja gamma. Jak pierwsze wrażenia? Bardzo spoko. Rozgrywka, grafika, wideo, interfejs. Zaawansowany, bo to będzie tutaj brain dance jest. Przybliż, oddal, eksploracja i walka. To jest mały szczegół, ale po prostu przyzwyczaiłem się, bo gram w taką grę PUBG, tam jest to istotne. Że jest zabugowany, się nie da grać. No jest ciężko, ale jakoś mi wychodzi. W książce był chód. Tak, o to chodzi, że właśnie w książce jest kanoniczne mniej więcej z tym, co sobie wyobrażamy o cyberpunku. Użyj gadżetu bojowego. No jest celuj, tylko nie ma, żeby pewnie tego nie ogarnęli. No, ale to jeszcze będzie dziesiątki patrzy. Trudno, trzeba trzymać rękę i ten. Przyładuj zero. Myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie dziękuję. Trudne. Może trochę to podkręcimy. Co to, babko, co ty mi babo tutaj? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Aha. Ajax. Jezu, Ajax, nie wiem, czy używaliście. Nie stój tak, schowaj się. C, aby przykucnąć. I C się kontynuuje. Ty, ale kontrolem... Aha, kontrolem jest... Dosyć ciekawa rzecz. Kontrolem też się kuca. Ale... No właśnie, widzicie, jest skradaj się, przytrzymaj i skradaj się chwilowo. Jest osobna opcja. Nie ma tych opcji dla... W ogóle sprint pod prawym shiftem. I nie ma tej opcji dla celowanka. I wielka szkoda. Więc damy skradaj się. I teraz będę miał ten. O. Wybierz, zamknij. Zastosuj się pojawiło. Wszystko ok, ludziku? Miał pancerz, więc mógł tyle wytrzymać. Okej, oberwałeś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Zrypałem. Pewnie jest achievement jak ten. Automatycznie umieszczony w komórce szybkiego dostępu. To jest inhalator? Ale ja mam astmę. Gotowy? To przejść do strefy treningowej. O, patrz. Tym razem przeprowadził kolegów. Do roboty. Okej, czyli jest... Właśnie, interfejs działa. Odświetlanie... Kule po dziurach są. A mogą być. Zastanówmy się, na czym polega walka tutaj. Bo to jest walka niestety RPG. Żeby zmienić broń, to już zmienią. Halo, ludziku.
Pistolecik wydaje się lepszy. Jest dobrze. Jest dobrze. Stań na platformie i jedzie. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Okej. Tab, aby aktywować swój skaner. Okej, jest cyberowizja. Złoto to jest zadanie. Jak najedziemy, to się to taguje. Obiekty interakty na niebiesko. No dobra, czyli nie będzie problemów z wiadomą ten. A to co to? Co to za wystrój? Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Co jest grane, babo? Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Teraz tak, jeden czy jest zmień cel, co to znaczy? Że nie muszę patrzeć w tym miejscu. Jest dane Z. To jest pod niestety czuć, że to jest. Chociaż może da się przytrzymywać ten. Bo przytrzymywanie tego tabu, nie wiem czy tab coś jeszcze robi. Ustawienie, odwróć uwagę przeciwników, ustawienie interfejsów. Sonduje sieć przeciwnika, ja wiem z kilku członków. Z ciekawości, którym się używa, wykonaj F. Czas wgrania 2 sekundy. Kup się, Wi. Ej! Przepraszam, babam ty. Chciałem coś sprawdzić. No dobra, nie ma sensu teraz wychodzić po to, co trzeba zrobić. Hakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Czy czas zwalniać? Styl ponad treścią. Co? Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. Okej, okay. Spróbuj jeszcze raz. Jedno mnie ciekawi. Zaraz, jest. Nie trzymaj tab. Właśnie, tak, ekran, czas zwalnia, zgadza się, o to mi chodziło. Uwagę strażnika. I teraz tak, listę H. Dobra, tam wszystko było. Corpus Rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Jest. Dobra, jest twój, załatw go. Zabij, obezwładnij. Będziemy wszystkich właśnie, nikogo nie zabijemy już, okej? Okay? Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. Marzenie. A zwłaszcza trupów. No. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Ja kłócam cały czas? Kłócam. Trzeba się, tak? Zaraz. W lodówkach można ukrywać, w paczkomatach i w sypach na śmieci i super. To gdzie, jaki jest wasz ulubiony ten? Czy to zwalnia czas? To jest ważna informacja. Jak skrzynia, pozbądź się ciała. I w bagażnikach jeszcze można. A bagażnik używasz, tak? Zresztą, a teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Jednym płynnym? Ja się przedtem pozbyłem jednym. A, to wtedy pewnie miałem inaczej to zrobić. Okej, okay, rozumiem, że to było pozbycie się i wsadzenie do pudełka. Tak? Czy... Ha, to pan... Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Przejęcie kamery. No okej. Okay. Stosując bariery, nie ma żadnego znaczenia. Okej. Okay. Teraz tak, stąd będzie ciekawe zjawisko, bo zobaczymy przybliżenie, jak się zachowuje ray tracing tutaj. Teraz tak, z tego co pamiętam, mogę zobaczyć gdzieś tu siebie? Nie. To ja jestem kamerą, widzicie to? I mam tutaj kręcące się na watę cukrową taki ten wirnik. Super, tak wabię dzieci właśnie. Hmm.
Jest tak, naruszenie protokołu, detonacja granatu. Teraz tak, czym są te liczby? Te jedenastki. Jest, mamy pamięć cyberdeku. Okej, czy to oznacza amunicja magiczna? Naruszenie protokołu? To jest android z tego, a Arasaka to jest jakieś Sony pewnie. Czy to jest tutorial? Tak, to jest tutorial, jak to gram pierwszy raz. Wiem, że już wszyscy przeszli od wczoraj, ale ja jestem na początku jak coś. Okej. Naruszenie, aby załadować demona. Lody ołamacz. Musisz poprawnie otworzyć jego sekwencję, przynajmniej znaki z matrycy kodu. To jest na inteligencję. To jest na inteligencję. 55, 55, BD 55. Naruszenie protokołu, czyli tak, 55. Teraz zdetonuj granat. Czyli obniżyliśmy jego ten. To się bardzo kojarzy z systemem, który był spopularyzowany przez grę Invisible Incorporated, Incognita wcześniej. Teraz mamy czas, to jest, że... Wszystko ok? Jak się zbliża. Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Dziękuję pani. Stań na podium. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Dziękuję. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już muszę teraz. Muszę oddać grę za chwilę. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. No. A loadingów nie ma. Ty, jak pani się ładnie odbija, patrzcie na nią. Ej, no, ray tracing to jest jeden z najlepszych ray tracingów. Rozpocznij szkolenie. A ja chcę już ten... muszę niestety wyjść, potem z tego wrócimy. Dobra. Ja przepraszam panią. Że warto przejść przez tutorial. No dobra, zrobimy tutorial. Ale czas ucieka. Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Skradanie się. Podejść do okna. To jest, Jezu, w tym ray tracingu nie wiadomo, gdzie jest okno. To jest okno? Czy to się odbija wszystko? Okej, okay, jest klasyczne oznaczanie ludzików. Ty, zaraz. Jak wcisnę babowizję, czas... Ciekawe, jak bardzo zwalnia. Patole. Nie są świadomi tej obecności, wykonują zwykłe czynności. Szkoda, że ja się nie odbijam. To jest jedyny zarzut taki. Game breaker tak naprawdę. Zwłaszcza, że robiłem postać i spędziłem długie godziny, żeby ją zrobić. Teraz tak. Czy pod X-em coś mam? Rozumiem, że tam po prostu wejść? Czy już zaczęło się? Kryj się, szybko! Okej. Okay. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Mogę go uśpić. Skradankowi jak ninja w Braindance. To o tym streamerze, czy o... Ojej, przepraszam. Zaliczy mi pani to, bo ten... Okej, okay. Spróbuj jeszcze raz. Przepraszam. Nie ogarnęli odbijania postaci.
Mi się wydaje, to jest kwestia detalu. Kryj się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. A to dużo ciekawych rzeczy, czemu się nie odbiła postać. Jednym z nich... Na przykład ten się odbija, ludzik tutaj, tak? Jego... Ty, zaraz, pod prawym można się wychylać. Tego jeszcze nie mówili w ogóle. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. No dobra, ale... Mi się wydaje, że ten ludzik mnie zobaczy. Ja go... I tylko wtedy dlatego mi tutaj rypło, bo byłem... nie wciągnąłem go tutaj. Tak, więc uwaga, IQ 200 the game. Czyli jak tak się wychylam, tak, to mam to takie trzecie oko we włosach. Ok. Zaliczy mi pani teraz? Dobra, mamy to. Przejdź do kolejnej strefy. Pani mi zaliczyła. Kamery wieżyczki mogą cię wykryć. O kurde, uważaj na... Urządzenia zabezpieczające. I to uwaga, o to się alarmuje wrogów. Teraz to samo, tylko z kamerą. Kamerów nie było. Kamer nie było w Wiedźminie, nie? Aha, tab. Patrzcie, jak tańczy. Zwiedzasz sobie? Zaliczy pani? Halo? Dobra robota. Stań na platformie. Dobra, no to na deser zaawansowane techniki walki i kończymy zabawę. Okej. Czyli będziemy mieć wszystko o grze. Teraz walka w bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Dlaczego? Rękawiczki mam jakieś. Odbija się, to jest ładne. Okej, okay, spróbuj jeszcze. Aha, dobra, raz. Przepraszam, czyli mieliśmy się ten... Tak? Przepraszam pana. Chwytanie silnych. Ojej, jak tu ma tą czaszeczkę, to jest silny. I mogę się wyzwolić. I będzie trudno, więc ojej. Okej, wystarczy. Aha. A teraz może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii wagowej. Że nie lubię tutoriali sterylnych. Ten tutorial jest spoko, on ma sens w lore. Tak? Wciśnij i puść. Wręcz szybki atak wręcz. Wciśnij. Jego bolało? A jak nacisnę? On jest wymarzany, jest w żółtym pudrze, tak? Zalicz mi pani, zapoczątkuj serię lekkich ciosów. Kombosy są. Ej, no to tylko tłumacz, to brzmi... tam było, widzieliście to, przytrzymaj i puść, tak powiedzieli, tak? To kto to pisał? Czy to Polak pisał? Czy nie Polak chyba w to grał? Rozumie koncepcję. Przytrzymaj i puść, to nie ma, nic się im się nie różni od przytrzymaj. Tam było naciśnij, na pewno. Tak? Kliknij i puść. Dobra, okej, może mi się rypie w głowie. Było naciśnij. Czy to nie jest z czego, nie? Ale ten... Wytrzymały, no. Co jest, babo? Zmieniam z łatwego na normalne. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. No tak średnio, no. Zaraz cię zraytrejsuję o ścianę. Ty, moment.
Okej, nie wiem, czy on traf blokującego 3 razy szybkimi atakami. Aha, dobra, sorry, myślałem, że trzeba go trafić, w sensie, żeby go przerwać ten. Czyli ja już niestety przeskoczyłem na wyższy poziom. Uwaga, teraz blokowanie. Ciekawe, czy jest jakieś takie... Teraz będą nudy, nauka obrony przed czasami. Zaliczyłem już? To jest tutorial dla Marcinka. Czy no, ogólnie tak. Okej. Po zadaniu ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Więc wykorzystaj ten moment do kontrataku. Dobra, uniki spoko. Gostek to ładne imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Co się stało? Czemu on się przewrócił? Mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi Gostka. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkiego. Drogi cringe'a. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Nie, bardzo spoko. A teraz pokaż, czego się nauczyłeś. Lepsze niż w tym, w Shadow Warriorze 2. Czyli teraz. Ogólnie machanie bez sensu, a to tyle. Widać, że już się rozkręciłeś. Skakuj na platformę. Skakuj na platformę. To jest jakieś przesłanie. Okej. Mam wszystkie gwiazdki. Powodzenia, Vi. Dziękuję pani. Do jakiego fryzjera pani chodzi? Okej. Chcesz otwarty świat. Fikserka dała ci wskazówki, nic nie rozumiem, o czym mówisz. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. Okej, no to do roboty. No to do roboty. Będzie jeszcze długa pokazówka, nie? Chciałem tylko na chwilkę... Czy mogę teraz zapisać i zrobić cięcie? Czekaj, bo ja chcę tam. Vamos, do windy. Dobra. Zobaczmy, czy da się zapisywać grę. Wolny slot. Rozumiem, zapis stan gry zapisany. No, brakuje nazywanka. Kur, żeby nazwać ten. Nie wiem, co im to szkodzi, żeby były nazwy. Wstępnie mi się podoba, no jest spoko. Więc uwaga, zrobimy cięciunio.